Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Pierwsze, psy właśnie co były na świątyni i musiałem je stamtąd odbierać, bo brama już pani tam zamykała. Ale dobry angielski kmerka mieszka tam na świątyni, wie, że to już są nasze psy, jest spokojnie. A my dzisiaj robimy grilla, będą polscy goście, będą owoce morza kupione na poprzednim odcinku i będą też polskie produkty jak kiełbasa, kaszanka, chleb. Zapraszam. Przerzucamy obiektyw na drugą stronę i Strejlie robi taki oto sosik. Tam składam filmy, a Strejlie szoruje naszego grilla. Tak więc już jej tu przyniosłem. Sorry, ale nie chcę tu wchodzić, bo jest mokro i zaraz naniosę do środka. To już psy ślady, znowu się wykąpała. Dobra, a tu mamy ostrygi. Mamy kaszaneczkę, mamy... Ty mnie tu, kurde, nawet nie podchodź. Przyjechali nasi goście. A Strayday umyła tego grilla i go rozpala. Takie mamy paliwka, już wam pokazywałem, to są takie daktyle. Pestki. Słuchajcie, przyjechali Białorusini i dwa barszcze. My barszcze dajemy z plemieniami, czyli taki barsz u nas się na święta daje. Do tego mała deska mięs. Tak u nas wygląda mała deska mięs. Czyli są tylko cztery rodzaje mięs i jest trochę odjęte z paczki. A do tego oczywiście chleb, ten, który przypiekamy. No a do barszczu śmietana. A my zaraz mamy naszego grilla, bo już Polacy się wybierają też do nas. Na razie obsłużmy Białorusinów. Dobra, i wchodzi deska mięs i ten... i chleb podpieczony. A tu jest jeszcze ten... Ty niesie barszcze, ja niosę tam. Wcześniej zamówili Jägermeister, chcieli nalewkę, a nasza nalewka jeszcze nie gotowa. Białorusini zapłacili za swoje, ale my ich zaprosiliśmy do nas do stołu na grilla wspólnego. No i tak mamy dużo wszystkiego, tak zrobimy wszystkie sobie, usiądziemy, zjemy. W czasie jest klient na pizzę na wynos, więc muszę zrobić kurde na szybko pepperoni z vegetable plus vegetable. Dobra, i pizza przygotowana, wrzucamy do piekła. Słuchajcie, i tu mam jeszcze na grilla i zaraz tą pizzę muszę wyciągać i działam. I tak wygląda nasza pizza na wynos. Zamykamy. Nagrywam, a Iko się zapytał. Strayder robi grilla, także mamy coś takiego. Słuchajcie, i tutaj mamy naszych gości z Białorusi i działamy. Pierw chcemy, żeby trochę kmerskiego popróbować, bo Strayder robi krewetki z żółtym serem. Tutaj robi ostrygi ze swoim sosikiem. A później będzie kaszanka, kiełbasa, chleb. Ogóreczki już podane. Widzicie, to są krewetki z żółtym serem. Stała wiekopomna chwila Strayday zażyczyła sobie szampana. To jest specjalnie pod Strayday i dla Strayday. Szampańskie. O! Zobaczcie, jak dziewczyny zapieprzają. Stoły noszą. Jedna Polka, druga kmerka, do wyboru, do koloru. Byle sobie zęby zrobić. Tak jak my. Jak masz białe, to wtedy masz fajną dziewczynę. No co zrobisz? Tak jest. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Jest kompleksowe mycie po wczorajszym grillu. Wszystko było wężami spłukane, pod ciśnieniem, podłoga pozamiatana. Więc jeszcze trzeba pościerać to wszystko. A później jadę z Lejlą do weterynarza. Nasz baneropotykacz też został umyty, spłukany. Dobra, słuchajcie, posprzątane w miarę. Jeszcze nie do końca, ale to Strayday dokończy. Ja już się, że tak powiem, przebrałem, wyprysznicowałem i zaczynam wyjście. Wyjście jedziemy do tego, do weterynarza z Lejlą. Coś dużo tego weterynarza z nią. No ale jak trzeba, to trzeba. Ja też obawiam się, żeby nie było czegoś, że za dużo leków, wiecie, za dużo zastrzyków, jakiejś odporności osłabionej. No przecież zwierzak taki, że tak powiem, uliczny, to powinien być odporny na wszystko. Choć na ulicy tego wszystkiego też jest dużo, także jedziemy. A nie jedziesz.
chce wejść do środka. Hello. O. Chodź. Nie chce wejść. No chodź. Już nie chciała wyjść tuk-tuka, bo już rozpoznała miejsce. A tam się coś dzieje, a Leila czeka. No będzie dostawać chemię, bo jej się raczysko odnawia. Ponoć to wszystko leczy, ta chemia, bo to jest ten rak taki wirusowy. No wcześniej ponoć był, nie wiem, może niezaleczony, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy błąd lekarski, czy po prostu takie zrządzenie losu. Słuchajcie, no to wróciliśmy, no dostała zastrzyki, nawet dzisiaj to pies piszczał, bo musieli tam pierw, nie wiem, spinają rękę tak jak pod zastrzyk, żeby krew nie dochodziła, później ogolili tą rękę kawałek maszynką, później taki specjalny igła z końcówką, później jeszcze dwa zastrzyki do tego, także się pies namęczył, 40 dolków, taki zastrzyk, za całość, nie? Dzisiaj, no plus tuk-tuk i tak dalej. Nie wiem, z 5-6, nie wiem, bo sobie teraz poszła zapłacić. To już nieważne o to, nie? Tylko, że no, jest choroba, no, którą trzeba jak najszybciej wyleczyć, żeby się pies nam nie przegibał. O to chodzi, nie? On męczyć się nie męczy, bo biega sobie i tak dalej. No, jeszcze dzisiaj bardziej u doktora piszczała, co nie zdaje sprawy, ale trzeba to, musi to przejść. Słuchajcie, dzisiaj dla naszych podopiecznych wczoraj kupiona głowizna. Tu widzicie nawet gdzieś część świńskiego nosa, świńskie uszy. Psy powinny lubić, to chyba takie zdrowe, nie? Dla nich. Dobra, to mają pokrojone, a takie trzy pary, parę to jest dwójka była, uszy, trzy kawałki, to im obgotuję i niech się tym później sobie żują, bawią się, nie? Bo to psy ponoć lubią takie świńskie uszy, a to one będzie sparzone, no ugotowane. A już pan robi żarcie, teraz będziemy cię jeszcze tak lepiej trochę, za jakąś marchewkę też będziemy dokładać gotowaną, ta? Dobra, nie? I teraz no jagnięcina wołowina, nie? Idzie w ruch, bo to ma najwięcej witamin dla psa szczególnie. Ale dzisiaj będziecie miały, pan wam świńskie uszy zrobi. A pani pojechała kupić między innymi Jägermeister się skończył ze Stanów, nam zszedł, trzeba kupić. No i jakieś zakupy jeszcze pojechała z Australii zrobić. Słuchajcie, słucham sobie w tle Jarek na emigracji, ale tak. Australia pojechała po zakupy, nie wraca. A nie wzięła telefonu i teraz nie wiem, po pierwsze zawsze jej mówię, bierz telefon, a nigdy nie bierze telefonu, bo coś się stanie, będzie miała jakiś wypadek, czy skuter się zepsuje, czy ja będę potrzebował, żeby coś dokupić, żeby się z nią skontaktować, żeby szybciej wróciła, bo coś, to nie ma z nią kontaktu i taki ma zwyczaj, że jedzie gdzieś i nie bierze telefonu. A po to wymyślono telefony komórkowe, żeby mieć je przy sobie zamiast telefonów domowych. Słuchajcie, tam im to ugotowałem. Tutaj szum ściągnąłem, ale ten, tu mają ugotowane jajka wbite i to musi ostygnąć, ale tu im osobno te uszy wyciągam, żeby przestygły, a sobie też kawałek odlałem, trochę i dwa kawałki, bo chcę spróbować. Trener się dziwi, mówi, że to dla psów żarcie, ale jak dla psów, to jest ugotowany wywar teraz, bez przypraw, to sobie posolę i sobie zjem, przyprawię jeszcze pieprzem. Psy dostały wstępniaka, te uszy, ale się nazajadały. Ja sobie ten wywarek też wypiłem. Te mięcho, co miałem, to dałem Stefanowi. Jedno ze zjadłem, jedno dałem Stefanowi. No i dobrze, i zaraz dostaną następną porcję. I czekam na Strelej, bo cały czas nie ma. Ponad domu, pewnie sobie jakiegoś salonu poszła, jakieś, wiecie, manicure, pedicure może. No ale powinna wziąć telefon przynajmniej. Albo się rozkraczył skuterek, nie? No bo zawsze odrzucam z głowy, że jakiś tam wypadek na motorku czy coś, to trzeba nie myśleć nawet o takich rzeczach. Nie wolno myśleć, nie przyciągać. To jest te przyciąganie. O, Strelej wróciła. Przynajmniej. A widziałem, nasze psy poszły się kąpać i to zobaczyć. Jest for me. Dobra, dziękuję. Widziałem, jak Stefan, Leila i dwa inne psy tam, gdzie ten teraz przejeżdża tricycle, tam poszły w dół, tam jest rzeka. Teraz jest mocny nurt w ogóle przecież, bo jest pora deszczowa. Idę je namierzyć na gorącym uczynku je przyłapać. Dobrze, że ta pani tutaj towarzycho mieszka na świątyni. To się nawet ostatnio u mnie goście dziwili, bo tu nieraz podstawią mikro te głośniki i ostro się bawią, nie? Na terenie świątyni. Ale tu mamy rzeczkę. Tak zwane zawężowienie. Aha, dzisiaj się pytałem pani,
weterynarki, co by się stało, jakby mi psa ugryzł wąż, co robić? Nic, mówi, jeżeli będzie jadowity wąż, to pies umiera. Dobra. Gdzie są nasze harpagany? Widzicie, mamy trochę takiej tego, nie? Stąd wyłażą węże, wąże tak zwane. Do nas jest tam, no to blisko. I tam też jest dalej rzeczka i one tam od tyłu do nas mogą dojść. Widzę Stefana i obok jest Leila i inne psy. A tu jest źródełko. Leila po chemioterapii. O, trochę takich terenów wiejskich wam pokażę. A się zdziwią, jak mnie tam zobaczą. Ale ten teren już jest sprzedany, bo jest ogrodzony murem. To jest czyjś teren tutaj. Tylko jeszcze nie zagospodarowany. Stefan, Leila. Stefan, Leila. To znaczy, udają, że nie słyszą, to znaczy, że słyszą i mają w dupie. Bo nie chce mi się tam dalej iść, bo będę musiał przez ten gnój iść. A straciłem je z oczu, nawet nie wiem, gdzie są. A tu przyroda dzika i niebezpieczna. A teraz... Leila! Stefan! Po śladach je wytropię. Zobaczcie. Tu był Stefan. Widzicie? Leila! Wracamy. Dwa zbiry takie, o. No, to już akcja. Przy ulicy to więcej syfu jest. Ale widziałem już takie miejsca, gdzie wcześniej był syf, ktoś zagospodarował, czy miasto, czy ktoś prywatnie i później jest to zrobione jak trzeba. Tu trzeba uważać, żeby one mi nie wyskoczyły, bo samochody... A tu ta rzeczka od drugiej strony. No oha, tutaj rozwalali, to było jakieś takie, nie wiem, ocieplenia, czy co to było? Wygłuszenia. Został budynek. To też wyczyszczą, będzie pięknie, za jakiś czas. Ale tutaj to można wpaść, ja nawet nie chcę podchodzić, bo się jakbym poślizgnął. Jakby to było mokre. A widziałem dzieciaki ze szkoły, wracają i sobie tu idą po tym murku, nie? Tu już kiedyś wpadnie, to będzie. No dobra. Chodź, masz. Tak zwane. Stefan, kolejna porcja. Nie ty, Leila. Stefan! Leila, poszedł stąd. Psy zjadły, czas na Strejlę. Zgodnie z zaleceniami Klausa Schwaba, Strejlę będzie wcinać robaki. O, dziękujemy za doświadczenie.